Czego? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Proszę powiedzieć mi... Ja nic nie słyszę, proszę pana. Proszę mi powiedzieć, czy ten... O! No ale o co pan chodzi? Chciałem zapytać, jakbym był w ketozie, albo by pan był w ketozie, taka dieta. Taka dieta, chciałem uprzedzić, taka popularna bardzo. Podobno nie wszyscy lekarze polecają. To czym słodzić? Bo chyba zęby się psują, czy jakoś tak. Czym ja bym se posłodził? Czym by se pan... Jak panu posłodzić? Jak? Proszę pana... Na diecie, to... No. To my lekarze mamy wspólny słodzik. Złotówki, proszę pana. Taki dobrze się tym słodzi nam. Banknoty od ile w górę? Tak, żeby było więcej niż na cukierki. No to tam od stówki do 200, no. To ja to mam. To dobrze. To zapraszam. Dobrze, możemy zaczynać. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, moje drogie i moi drodzy. Dzisiaj będziemy testować Izomalt bardzo szybko. Z bratem idiotą starym, który robi takie głupie rzeczy tam za kamerą, których nie mogę pokazać, ale to trudno. Izomalt, czyli jeden ze słodzików, których chcieliście gdzieś tam w komentarzach, żebyśmy sprawdzili, co się dzieje. Oprócz tego, że sraczki się dostaje po tym i tu takiej konkretnej, to co dzieje się z glukozą we krwi? No bo trzeba to sprawdzić po prostu. To, że ktoś wam napisze, to nie znaczy, że od razu tak działa. Jak wiecie, erytrytol nie podnosi w ogóle nic tam się nie dzieje we krwi, czyli jest naprawdę świetnym poliolem. Drugim testem z kolei był, co to było? Maltitol. Maltitol, czyli ten najsłynniejszy sukinsyn, który po prostu tak struga, że nie trzeba robić lewatywy nawet, bo nitki macie za 3,99 w Biedronce, więc to jest najlepszy lek na przeczyszczenie, który bardzo polecam. A dzisiaj sprawdzimy, czy na przykład Izomalt, który jest Werther's Original bez cukru, również powoduje to samo. Sprawdźmy! A co to w ogóle jest, ten Izomalt? Izomalt jest to środek stosowany w żywności, żeby po prostu życie było słodsze. Bo jak wiadomo, dzisiejsi mężczyźni potrzebują słodkiego, musi być życie słodkie, takie delikatne. No bo takie mamy czasy, to i tacy mężczyźni się zrodzili. Nie zjem, bo tłuste. No to co to za chłop? Wiadomo, no czasem, od czasu do czasu warto sobie tam coś słodkiego zjeść rzeczywiście. Ale cały czas chlać tak? Nie polecam cały czas takiego czegoś. Od czasu do czasu tak, a nie cały czas. I co? Otwieramy, moi drodzy, Izomalt. To jest taki... Właściwie, bo dodaję zamiast cukru, wytłumacz ludziom, bo może niektórzy zastanawiają się. Jak Izomalt? Izomalt, skoro jest cukier, po co kombinować? Po co kombinować? Po to, że mamy chore czasy i maniakalnie liczymy kalorie. Wiadomo, nie każdy musi liczyć kalorie, żeby mieć dobrą sylwetkę, ale nawet zwykły, przeciętny Kowalski musi dzisiaj liczyć, żeby mieć dobrą sylwetkę, wiadomo. Izomalt ma słodki smak, a ma połowę mniej kalorii, więc dlatego go dajemy. I oczywiście można zrobić wtedy z jedzenia takie, że jest fit, takie zdrowe. I co najważniejsze, bez cukru napisać tak. A uwaga, otwieramy. Pachnie tak dziwnie i ten, jak jeszcze Maltitol z takim słodziutkim smaczkiem pachniał. Tak to takimi granulkami jakby kwaśne, powąchaj Piotrek. Pachnie jakby takim proszkiem do prania, taką chemią. Sprawdźmy, no, moi drodzy, najpierw cukier. Jestem gdzieś tam po posiłku. Pokaż w takim razie pomiar cukru. Mierzymy sobie przed tym wszystkim, moi drodzy, cukier, jaki jest. No, żeby nie było, że tam tak. Inny oszukuje. I jaki tak. Wpływ ma Izomalt na cukier? 79, ale mi rozterepało po fizjoterapii. Cukier w normie, moi drodzy. Sprawdźmy więc teraz, co się stanie po zażyciu około 50 gramów tego Izomaltu. Izomalt do żywności, więc musi być zdrowy, zaufam. Wygląda po prostu jak jakiś pieprzony proszek, po prostu do prania, no. Trochę go jeść. Sypię se troszeczkę i sprawdzę w ogóle, czy mi się nic nie stanie. O nie, słodziutki gnój, dobra. Dobra, weź, rapam. Jeszcze co to chcę, chłop czy baba? Połowę szklanki to będzie tak. O, dobra. Mamy mniej więcej tego Izomaltu, tyle co Maltitolu. No ale co o tej ilości może powiedzieć? Czy jest to dawka jakaś taka symboliczna? Dawka jest, dawka jest potężna, czyli taka mniej więcej jak w bonitkach. Przeczyszczenie będzie gwarantowane, ale no czego się... Margines błędu chyba nie wchodzi za bardzo w grę. Nie, margines błędu na pewno nie wchodzi w grę, więc jak to wypiję, to spodziewam się po prostu efektu takiego, że będzie grubo. Nie tylko w kiszkach, ale i w mojej krwi. Ja bardzo lubię te testy, bo se takie słodziutkie wtedy wypiję. O, taka mama łyga się robi, dobra. Czyli będę se, czyli będę se taką kaszkę jadł. Izomalt, czas, start. Ale słodkie gówno. Ja uwielbiam ten etap, jak się przesadza i trzeba przerwać. Ja myślałem, że to będzie taka orzeźwiająca, kwaśna woda. Do jakiej jestem przyzwyczajony, jak na co dzień sobie piję z cytryną na przykład. Zdrowa taka, a tu takie. Względem Maltitolu jest mniej słodki, to na pewno. Smak ma chyba najgorszy ze wszystkich tych polioli. Wypite. Puszczałem, moi drodzy, czas.
zdecydowaliśmy, że tym razem sprawdzimy pomiar glukozy we krwi po 15-40 minutach oraz po godzinie. Isomalt to słodzik syntetyczny, który w porównaniu do erytrytolu posiada znaczny ładunek kaloryczny, więc no... Pytanie brzmi, czy podnosi glukozę we krwi jak tradycyjny cukier rafinowany lub maltitol? Zaraz się dowiemy. 15.51 i 15 minuta dobija, więc pokazujemy, ile tam jest. Jak myślisz, Piotrek? Skoczył cukier? Nie skoczył, bo to przecież poliole. Sprawdźmy, jak tam, moi drodzy, cukier po 15 minutach. Stoi w miejscu ładnie. No tak. Ładnie stoi w miejscu. Ewidentnie, moi drodzy, na pewno lepiej niż Maltitol sobie poradził. Zobaczymy, co dalej w takim razie Isomalt pokaże, bo jestem bardzo mile zaskoczony na pewno. Tak, bo dawka była śmiertelna. Dawka była śmiertelna, to było widać chyba. Sprawdźmy, moi drodzy, co po 40 minutach pokaże Isomalt. Powiem ci, jestem dobrej myśli. Ja tak samo, bo Maltitol od razu pokazał, co potrafi. Tak, Maltitol od razu wyskoczył. Rury, tam nie było gry wstępnej. Wyskoczył z gębą jak ham najgorszy. I co tam mamy po 40 minutach? Jestem arcyciekawy. Co nam pokaże Isomalt? Zarąbiście pokazał. Powiem ci, że jestem zaskoczony strasznie. No. Może nie strasznie, ale jestem zaskoczony bardzo pozytywnie. Po 40 minutach, jak już teraz tyle pokazało, to już wątpię, żeby pokazało coś innego po godzinie. Ale jeszcze dla formalności, wiadomo, godzina to tak brzmi po godzinie, ile pokazało. To zobaczymy, bo 2 godziny nie ma sensu sprawdzać, co będzie, bo już sprawdzaliśmy na przykład Maltitol i po 2 godzinach to już wiadomo, że cukier we krwi się uspokaja za sprawą insuliny prawdopodobnie, no bo za sprawą czego innego. Największe jakby skupisko glukozy we krwi powinno się pojawić gdzieś tam właśnie po 15 minutach, po 30, po 40 i po godzinie właśnie. A tutaj, jak widzicie, jest w miejscu, więc ostatni pomiar za 20 minut i będziemy wiedzieć, czy coś się dzieje, czy absolutnie nic. Ostatni test, moi drodzy, po godzinie. Co mogę powiedzieć, co się stało z moim organizmem, to to, że... Co się stało? Właśnie przyszedłem z pewnego miejsca, w którym musiałem wydalić trochę Isomaltu. Spośród wszystkich tych polioli chyba jest najgorszy, jeśli chodzi o takie rewolucje żołądkowe, bo to nie była taka woda, jak na przykład po Maltitolu, że po prostu to wyszło i miałem spokój, tylko tu jakbym jakieś takie piany cholerne toczył. Aż to poetycko teraz opowiadać. Nie wiem, dosyć mnie to męczy i za chwilę jeszcze raz pójdę, więc Piotrek, zróbmy test. Wygląda na to, że bardzo fajny jest Isomalt, jeśli chodzi o poziom glukozy we krwi, natomiast jeśli chodzi o później odżaw... Powiedział indeks glikemiczny, chyba. Tak. Dobre słowo. Natomiast powiem ci, Piotrek, że jeśli chodzi o takie późniejsze... Oczyszczające. To dobre ma, tak. Dobre ma, bardzo męczące, nieprzyjemne kompletnie. Ale no trudno, no coś za coś. Ludzie się męczą, żeby mieć trochę mniej kalorii. Jedziemy, ostatni test. Po godzince, moi drodzy, co tutaj w tej krwi jest, jaki poziom glukozy, to samo cały czas, jak widzicie, więc nic się nie ruszył. Werdykt jest prosty, wnioski takie jak w badaniach zawsze jest, dieta ketogeniczna powoduje raka, się okazało, na podstawie tego badania, bo cukier nie skoczył, więc będzie rak. Gdyby skoczył, to znaczy, że rak by go nie pochłonął, wiadomo, że większość nowotworów jest glukozależnych, stąd no nie wiem, co to w takim razie, sobie rak miał pożywkę na tym, ale już zupełnie poważnie, jak widzicie, Isomalt nie powoduje żadnych skoków, nie przynajmniej, prawdopodobnie u reszty populacji będzie tak samo, więc wygląda na to, że jest to słodzik ketogeniczny. Jakkolwiek on powoduje straszne rzeczy potem na kiblu i ma jakiś ładunek kaloryczny, to fajnie to wygląda w krwiobiegu. Glukoza stoi na tym samym poziomie, co była. Czyli co, moi drodzy, słodzić, nie słodzić Isomaltem? Można posłodzić czasem, ale według mnie erytrytol jest troszeczkę lepszy, bo mimo wszystko nie powoduje aż takich rzeczy, że ja nie mogę tutaj usiedzieć, tylko muszę siedzieć zwarty i gotowy. Nie mogę powiedzieć, naprawdę strasznie jest mi ciężko siedzieć. Dobrze, idź, brawi. Dzięki, że byliście ze mną w tym filmie. Niezależnie na jakiej diecie jesteście, nie dam rady tego powiedzieć. Powiedz to do końca dla mnie, bo ja już nie mogę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. A co tam masz za plakat? Koniec! Jeszcze! Koniec! To jest Game Boy. Świetna konsola, której nigdy nie miałem, zawsze marzyłem. Ale niestety, nie udało mi się. A tam na górze co leży? Świnia tam leży. Wszystko, nie pokazuj wszystkiego, Piotrek. Game Boya, gdyby ktoś miał jakiegoś takiego w bardzo dobrym stanie, to ja chętnie przygarnę. Twoje marzenie po prostu dzieciństwa. To tak, jest dzieciństwa, moje marzenie. Game Boy, mieć Game Boya. Pokémon Gold chcę zagrać na nim. To jest moje marzenie przeogromne. W dobrym stanie mieć takiego Game Boya oryginalnego i chcę zagrać. Moje marzenie. Gdybyś nie wychodził stąd, tylko siedziałbyś cały czas tutaj. Cały czas bym siedział, chłopie. Zrobił sobie tego... Feraligatora. Siedział. KONIEC! W sumie będzie tylko gadania, Piotrek.
To taki scenariusz na dzisiaj szybko. Dobrze. To zapukaj. Dobrze, będę pukał. Czego? Dzień dobry, panie doktor, coś mnie tak ciągnie strasznie mocno, do cholery, co to jest? Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu pod keto.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.